Imigranci. Jakie pierwsze skojarzenie przychodzi ci do głowy, kiedy słyszysz to słowo? Terror? Gwałt? Cierpienie? Śmierć? Nie winię cię za to. Choroba, która trawi Europę, przeraża każdego z nas, ale my nie dopuścimy do tego, aby zalała nasz kraj. Jednak imigranci to również my, Polacy. Polacy w Niemczech, w Anglii, Polacy we Francji czy we Włoszech. Emigranci polscy. Bohaterzy. To oni wyjechali za granicę w walce o lepszy byt swoich rodzin. To oni opuścili swój kraj, rodzinę, przyjaciół, znajomych, swój język. Po to, by pomóc swoim dzieciom, rodzinom, bliskim. Ludzie, którzy opuścili kraj gwarantujący im bezpieczeństwo i wyjechali w miejsca, o których codziennie czytamy, jak trawi je terror i każdy dzień jest dla nich niewiadomą. To wszystko po to, by odmienić życie swoich bliskich, by zapewnić im lepszy byt swoją ciężką pracą, nierzadko wykańczającą i trwającą nawet po kilkanaście godzin dzień w dzień, ale dzięki której ich dzieci nie będą musiały martwić się o przyszłość, a rodzice nie muszą obwiniać się za to, że nie stać ich, by im pomóc. Oni, często wyśmiewani za swój wybór, zostawiani przez przyjaciół, którzy uważają, że opuszczając Polskę przestali być Polakami, bo w końcu wspierają obcą gospodarkę, zamiast pójść na studia i później starać się o pracę dla zagranicznej korporacji w Polsce, bo to jest przecież normalne. Wyjechali, zapomnieli o nas, a przyjeżdżają tylko po to, by pokazać, ile to oni teraz mają pieniędzy. Obwiniani o to, że wraz z przekroczeniem granicy zostali zniszczeni od środka i już nigdy nie wrócą. Gówno prawda. Polacy za granicę wyjeżdżają, aby zapierdalać. Zarabiają mniej niż Niemiec, Francuz czy Holender na tym samym stanowisku, jednocześnie pracując dłużej i ciężej. Mimo to oszczędzają, a pieniądze, które im zostają, zostają w Polsce. Kupują za nie prezenty na święta, na które wracają do swoich rodzin. To tutaj przyjeżdżają na wakacje i kupują w polskich sklepach. Zagraniczni przedsiębiorcy potrzebują Polaków. Potrzebują ludzi inteligentnych, sprytnych i bardziej obrotnych niż ich rodacy. Polak nie wzywa fachowca do zapchanego syfonu. Nie oburza się i nie donosi do inspekcji pracy, kiedy musi wydać danie w restauracji, a przecież nie jest kelnerem, tylko kucharzem. Polacy poznają know-how zagranicznych przedsiębiorstw. Mają często dużo szerszy zakres obowiązków, niż wynika to z umowy, dlatego wiedzą, jak działa struktura firmy, dla której pracują. Wiedzą też, dlaczego to działa i jak to zrobić w Polsce. Stało się. Coraz więcej Polaków wraca i otwiera podobne firmy w naszym kraju. Z kapitałem, jaki udało im się zarobić ciężką pracą, wracają, by rozwijać polską gospodarkę. Tworzą nowe restauracje, myjnie, salony fryzjerskie, burgerownie. Dzięki temu nie tylko jest gdzie pracować, ale również możemy cieszyć się obsługą klienta na światowym poziomie, jednocześnie nie rezygnując ze swojego bezpieczeństwa. Już dziś widać pozytywne trendy w polskiej gospodarce. Przyjeżdża do nas coraz więcej obcokrajowców, Niemców, Anglików, Francuzów. Ludzi, którzy przyjeżdżają do nas nie po to, aby siać terror i pobierać socjal, ale po to, by wreszcie poczuć się bezpiecznie i komfortowo w normalnym kraju. Oraz oczywiście, aby zostawić u nas euro i funty. Takich imigrantów rozumiem. Takich imigrantów możemy przyjąć. I szczerze, w dupie mam to, na kogo głosujesz. Koalicja, opozycja, czy może jeszcze coś innego. Buduje nas jedność. Nie pozwólmy sobie wmówić, że polityka unijna jest dla nas dobra, bo nie jest. Wyprzedzając komentarze prounijnych troli. Przed wojną też nikt nie wierzył, że wojna nadejdzie. Bierzmy aktywny udział w rozwoju naszego kraju i w obronie polskich granic przed bandytami, którzy zabijają w imieniu Boga. Polonio, czekamy.